Aż się wzruszyłem, patrząc na pana Mejzę, który jeszcze niedawno abortowane embriony wlewał dzieciom, czy chciał wlewać żył, aby je rzekomo leczyć. A teraz z obrazkiem świętym Jana Pawła II maszerował na marszu papieskim. Tak nazwał ten marsz PiS. Inny Mejza, pan Matecki, który jeszcze nie tak dawno szczuł, Dziecko doprowadzając do ujawnienia jego danych, co mogło przyczynić się do jego samobójczej śmierci. Pan Matecki na czele marszu w Szczecinie. Pan Macierewicz, który szczuje od lat i kłamie łże na temat Smoleńska, na czele marszu w Warszawie. I tak dalej, i tak dalej. Panowie są tacy katolicy. Tacy pobożni, że aż mi wstyd, mimo że jestem synem profesora, który uczestniczył w synodzie biskupu, baratankim teologa papieskiego, osobiście znałem Jana Pawła II, to patrząc na Waszą pobożność, naprawdę jest mi wstyd. I zakrywa ta pobożność Wasze złodziejstwo codzienne, hamstwo, różnego rodzaju. Przestępstwa, które popełniacie. Mówię tu całej masie pisowców, którzy tak naprawdę przywożeni autobusami maszerowali bez udziału ludzi, bo ludzie się poznali na tej historii. Generalnie nastąpiła klęska Kaczyńskiego, polegająca na tym, że przegrzał temat. Akurat biskupi nie chcieli brać udziału w tym cyrku. I zreiterowali. Kardynał Nycz, Gondecki, arcybiskup. No. Wycofali swoje można powiedzieć poparcie w tym zakresie i nie wzięli udziału w, tych, w tej hucpie przyklejania Jana Pawła II do Nie udało się Jarku. Niestety, musisz wymyślić następny temat. Możesz jeszcze polecić swoim ludziom, żeby porozlewali trochę farby na pomnikach Jana Pawła II, jest ich sporo. Więc tego typu prowokacje z pewnością będzie, będziecie robić, ale generalnie temat już nie zażarł. Ludzie są przerażeni drożyzną, waszą korupcją, waszym złodziejstwem, niegospodarnością, debilizmem, jak ten kanał przez Mierzeje, który się teraz okazuje, że służy wyłącznie żaglówkom. 2 miliardy złotych, żeście zmarnowali, wrzucili w ziemię bez żadnego sensu, nie doprowadzając nawet do przekopania. Toru wodnego do Elbląga. Jakim trzeba być kretynem, żeby wydawać takie pieniądze, nie zapewniając nawet niczego w zamian? Niczego nie przekryjecie świętym papieżem Janem Pawłem II. Wszyscy żeśmy go szanowali. Możemy różnie oceniać różne zdarzenia historyczne. Natomiast szacunku do Jana Pawła II nikt Polakom nie zabierze. Nawet wasze przyklejanie się do niego. Tak obrzydliwe, że aż wymiotować się chce na tę waszą fałszywą pobożność. Jeszcze trzeba było Kurskiego zaprosić, którego pierwsze małżeństwo zostało pobłogosławione przez Jana Pawła II, aby szedł w marszu jako przykład wartości rodzinnych, że jest pobożny nawet i z drugą żoną. To wszystko wygląda jak taniec obłąkanych obłudników. Którzy próbują za wszelką cenę uchronić się przed utratą władzy i odpowiedzialnością za swoje czyny. Nic tego już nie zmieni. Idzie walec, który Was zmiażdży bez względu na to, w jakiej konfiguracji opozycja idzie, jakkolwiek by to nie było badane, zawsze wygrywa. Jest już tak naprawdę powoli po Was. Będziecie się jeszcze widzieć, będziecie jeszcze wymyślać, prowokować, przypinać się do różnego rodzaju świętości. Ale społeczeństwo już wie, jesteście złodziejami, którzy okradli nasz naród, którzy doprowadzili do katastrofy gospodarczej, którzy doprowadzili do katastrofy społecznej, którzy mają tyle na sumieniu, że tak jak napisała teraz gazeta w Niemczech, no po prostu boicie się przegranej, bo boicie się odpowiedzialności karnej, która was tak czy siak nie minie, bo program Cela Plus. Jest i będzie jednym z najważniejszych zadań, które zrealizuje obecna opozycja w przyszłym Sejmie i w przyszłym rządzie.